Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dla mnie czwartkowy poranek, dla was czwartkowe popołudnie. Czas odebrać nagrody za Division Rivals i zobaczyć, co ciekawego dla nas EA przygotowało w nowym sezonie. Drugi sezon w FC25 w Ultimate Team, czas zacząć. Jeśli oglądacie moje odcinki na bieżąco, to dobrze wiecie, jak wygląda mój skład tutaj. No od wczoraj czy od przedwczoraj nic się nie zmieniło, więc przejdźmy na razie może sobie najpierw do sezonu. Ja jestem ciekaw, co EA nam tutaj wrzuciło, więc wchodzimy sobie tutaj w FC Season, no i zobaczmy. Podobno są jakieś błędy, jeśli chodzi o wypożyczenie, no ale zobaczymy. Co my tu mamy na początku? Jakaś paczka nagród, 7-8+, później mamy Martineza 8-8 na wypożyczenie. Tu też są pewnie jakieś końce, paczki i tak dalej. Pani Torrent 84. Ogólnie teraz ten sezon ma się kręcić dookoła reprezentacji Francji. A nie, przepraszam, Centurion. Nowy sezon, ale tutaj podobno miało być sporo Francuzów. Mamy Huntera. Co jest dalej? Jest Jack Grealish 89 Centurion. Później mamy Malena 89. To są karty wypożyczone za 8, za 9 level. Za 11 mamy panią Flery, czyli rzeczywiście są zawodnicy reprezentacji Francji i są też Centuriony. Co tutaj ciekawego jeszcze znajdziemy? No jest to Liso, 86 za 15 level. Kolejny Francuz. Pani Carpenter. Ty, ale dobre ma staty. 8,7 defa, 8,4 fizyczności, 8,7 base'a. Z dobrym playstylem. Ciekawe. 83+, jak widzicie, tego typu paczki. Martinez 88 za 25. Pani Abili 90 overall za 26 level. Jest Juram za 29. Mamy paczki 86+, 84+, ewolucje tutaj 87+, jest Malen i Grealish. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest pomieszane, bo tam był Malen i Grealish, tutaj też jest Malen i Grealish. Chyba, że tam są wypożyczone, a tutaj powinny być na stałe. Może to tak wygląda, że za 34 level będzie na stałe taka karta do wyboru. I za 35 75+, zaraz... Oho! Serwery EA poszły się. Dobra, już wszystko chyba wróciło do normy, więc możemy przejść sobie do odebrania nagród za Division Rivals. I z tego co widzę, nie ma spadków? Dywizja druga? Ej, zobaczmy. 50k dostałem oczywiście, do tego player piki. Ale wydaje mi się... Czekajcie, wróćmy tutaj, wejdźmy... Nie ma spadków! Wow, ej, ja myślałem, że serio, spadniemy o jedną albo dwie li... są spadki jednak. Witamy w czwartej lidze. Czyli o dwie ligi spadamy. Nie mogło być za dobrze, ale jeśli jeszcze nie wiecie, to już wam powiem. Mamy zmianę tutaj taką, że trzeba zrobić 35 punktów zamiast 45, więc 10 punktów mniej. To jest naprawdę spoko. Zamiast 15 winów musicie wbić 12 i wtedy to wygląda zdecydowanie lepiej. Dobra, 35 punktów do zrobienia, to już troszkę przyjemniej. A my teraz przejdźmy sobie tutaj do odebrania nagród. 8-4+. Zacznijmy od tego. Ostatnio oddało mi tutaj niesamowicie, bo był Tomori. Czy tym razem tutaj też coś fajnego będzie? Sommer 87. Potrzebuję ogólnie chyba 100k zarobić za ten event, żeby dokończyć sobie SBC o ikonę. O, dzisiaj tak dobrze nie oddało. Pani Szał 86. Ale 286. No dobra, no to w takim razie może weźmy sobie go tutaj do klubu i spróbujemy sobie to wrzucić do SBC właśnie o ikonę, ale teraz przejdźmy do paczek. Do paczek, które mam nadzieję, że oddadzą trochę lepiej, bo jeśli za drugą ligę tutaj naprawdę nic nie dostanę, to będzie lipa. 8-2+, Team of the Week. Czy będzie walkout? Nie mamy walkoutu. Ja chyba ani raz jeszcze nie miałem walkoutu z tych paczek 82+, Team of the Week. Zawsze jakiś totalny szrot mi z tego leci. No ale dobra, teraz przejdźmy sobie do paczki, może mega paczka, o, może to być. Kart specjalnych niestety, jak widzę, nie ma, walkoutu też brak. Jurassic, tak naprawdę jego sobie mogę wziąć, ale reszta, o dobra, Huntera sobie jeszcze wezmę. Czy coś ciekawego oprócz tego? Nie, reszta może lecieć na Quixel. Przydadzą mi się końce właśnie do ukończenia tego SBC, o którym wam mówiłem. Kolejna mega paczka przed nami. I znów bez walkoutu. Wow, to niezbyt... O, Casemiro, a propos Casemiro. Ale bramkę strzelił. Jak ktoś nie widział, zobaczcie sobie.
wczorajsze spotkanie. Piękny strzał z dystansu. Po długim. W ogóle chyba dwie bramki nawet strzelił Casemiro. 75 plus razy 30 to są wymienne. No i zobacz, my mamy kartę eventową. No przynajmniej tyle. Jest walkout LM, Hiszpania, La Liga. Villarreal, czekajcie, kto to będzie? Alex Baena. Oj, 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 oj. Fede Valverde lubi to. Pan Baena, ile ty kosztujesz w tym momencie? 16k, jesteś na Quicksell praktycznie. Dobra, idź mi stąd. Cyk, tutaj. Chociaż czekajcie, bo on ma 85, a nie, to nie, to ja. Dobra, w takim razie 8,5 sobie jeszcze wezmę, 8,3 też, a resztę wrzućmy na Quicksell. 25 tysięcy dostanę za tą paczkę. No i zobaczmy, 75 plus razy 40, jakiś foder. Jakiś foder jest potrzebny po to, żeby zakończyć tutaj robienie ikony. Jest walkout, przynajmniej tyle, będzie 8,6. CM. Ej, nie kojarzę. To nie jest ta, ta Med ma chyba napastnika, no nie? Little, 86. Może Hernandez w środku jeszcze? Pani Ford, Ake, Kolomwani. No nie, no nie, nagrody totalnie, o Chiesa jest. Tylko, że ten Chiesa, drodzy widzowie, jest niewymienny. Ja już mam Chiesę właśnie. Też niewymiennego, niestety. Udało się idealnie, widzowie, bo zostało mi 3600 końców na koncie i właśnie kończymy ostatnie wymaganie, jeśli chodzi oczywiście o SBC, o kartę z ikoną Max 88, to kosztuje prawie 400k to wyzwanie, więc na korcie, na koncie RTG to serio jest sporo. Nie będę robił raczej drugi raz, no chyba, że odda teraz, nie wiem, niesamowicie jedną z najlepszych kart, jakiś, nie wiem, Vieira tu wleci albo ktoś, ale szanse są na to małe. Poszukamy sobie tych zawodników po nazwiskach, przynajmniej będzie trochę zabawy, więc weźcie coś do jedzenia, ja biorę łyka kawy i zobaczmy, kogo się udało trafić. Dobra, mam przygotowaną listę zawodników, więc będzie to, myślę, leciało dość sprawnie. Zacznijmy sobie od pana Zambrotty i przejdźmy do Gattuso, którego już bym nie chciał trafić, bo jednak Gattuso lubiłem, szanowałem, ale zostań u kamyka. Co my tutaj mamy? Campbell. Pamiętacie, jak dawniej w ogóle trafiałem ciągle Campbella? To w tym momencie ten Campbell byłby naprawdę spoko, bo on kosztuje 429k i to nie jest Campbell. Może być następny Veron. Przejdźmy sobie do Verona 8,6. To nie jest Veron. Dalej mamy Larsona. Czy to jest Henrik Larsson? Ja w to nie wierzę, drodzy. Nie, no come on. Zapłaciłem za to 400k, dostaję gościa, który jest wart 87. Świetnie. Polecam każdemu. Naprawdę, wybitnie. Nie. Dlatego mówiłem, że prawdopodobnie nie opłaca się tego robić. Na pocieszenie zrobimy sobie jeszcze jedno SBC, gdzie do zgarnięcia jest kilka fajnych kart RTTK albo Total Rush, ale jestem załamany tym naprawdę, tym trafem, jeśli chodzi o ikonę, bo tyle zbierałem na tą paczkę, no nie? I wydałem kasę i mój cały foder z klubu. No dobra, zobaczmy. Total Rush albo RTTK, tak jak powiedziałem. Co tu może być ciekawego? Paulo Dybala to nie jest, ale byłby fajny, szkoda. Liga portugalska, Kanadyjczyk. Z Porto. Karta, która się będzie ulepszać, jeśli mu się uda, tak naprawdę. Nie mam pojęcia, ile ta karta może być warta. 17k. Tak to wygląda. 8,6. Overall. Serio, ta karta nie jest jakaś zła, jak tak sobie patrzę. No, chyba, że się ulepszy jeszcze tutaj. Z 1-2 overale może być spoko. 80 siły, spoko odbiory. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. Zerknijmy sobie na koniec jeszcze na te inne wyzwania, które są tutaj do zrobienia. Oprócz tego, że przeglądaliśmy sobie sezon, to w Daily Objective macie oczywiście tutaj rzeczy, plus Weekly Objective.
Pamiętajcie o tym, żeby to robić. Tutaj za sezon drugi mamy do zgarnięcia znów czerwone karty. 40 winów lub 40 rozegranych spotkań. To nie będzie łatwe do zrobienia, jeśli chodzi o winy. Tu mamy rzeczy w FC Coaching, które sobie muszę odebrać, ale ja teraz bym chciał zobaczyć jeszcze na jedną rzecz. Season Objective, właśnie. Tutaj mamy weekly, gdzie będzie można zgarnąć trochę punktów. Tak naprawdę strzelić 18 bramek i tak dalej, to będzie szybko. No i pamiętajcie, że można robić tutaj też wyzwania dotyczące menadżera, zawodnika. Bo pytaliście się, jak szybko tak wbijam te levele. To właśnie robię te wyzwania, szczególnie weekly, gdzie to jest serio szybkie, krótkie i jak już złapiecie pewien schemat, to naprawdę można to zrobić bardzo szybko. Te sezonowe to pewnie w godzinkę sobie zrobicie, a to są sezonowe, macie na to 30 dni, a te tutaj weekly to tak naprawdę pół godziny, jak ustawiacie odpowiednio wszystko, będzie można zrobić. Player Objective, widzę, że to jest w ogóle to samo. Widzę, że tutaj nic się nie zmieniło, także to jeszcze lepiej, bo będziemy wiedzieli, co i jak należy zrobić. Wirtualne kluby to jest jedynie coś, czego tutaj jakoś nie robiłem, bo no, aż takiego fanu z tego nie czułem. Może w tym sezonie to się zmieni i też będę sobie tam ekspił trochę. Tak czy inaczej, no zobaczymy. Myślę, że tutaj są błędy później. Na początku raczej nie powinno ich być, jeśli chodzi o te karty wypożyczone. Mogę sobie podejrzeć nagrodę. Tak, aha, to są korki i paczki na przykład. To, co wam mówiłem przedtem, że to jest zbiór jakichś tam nagród. No nie wiem, dajcie znać, co wy się sądzicie o tym całym sezonie, co sądzicie o zmianach. Na pewno zmiana na plus to te 12 winów zamiast 15, no 3 winy to może dla niektórych niedużo i niewielka zmiana, ale uwierzcie mi, jak jesteście już w takiej lidze, że to jest wasz poziom, że tak powiem, maksymalny, ciężko wam wbić więcej, to tam już jest spocenie. Dla każdego to może być inna liga, dla niektórych to jest liga pierwsza, już najbardziej spocona, dla niektórych to może być liga piąta, gdzie się będzie męczył, więc 3 mecze męczyć się mniej, to już jest naprawdę lepiej. 35 tysięcy punktów do zdobycia, w tamtym sezonie było 40 tysięcy. Nie ma tutaj levelu następnego, w ogóle myślałem, że za 40 coś będzie właśnie, a tu jest 35. Ten sezon trwa 27 dni, aha, bo jest krótszy, to pewnie dlatego jest mniej punktów i mniej rzeczy do ogarnięcia. Myślę, że ten Malen lub Grealish później będą właśnie do odebrania, czy ja mogę sobie zobaczyć, ile on ma gwiazdek. 4 na 4 gwiazdki ma taki Malen, drodzy widzowie, i tutaj to serio nie wygląda źle. Quick step na Malenie, technikala ma. Szkoda, że jeszcze nie ma tutaj właśnie finezyjnych strzałów, ale zobaczmy sobie na Grealisha. Co u Grealisha ciekawego? On ma tutaj podania, strasznie dużo, jeśli chodzi o kontrolę piłki. Dobrą zwinność, 4 na 4. Jakie on ma inne pozycje? LW, CAM, okej, okay, a u Malena jak to wygląda? LM, RW, ST, okej, okay, to on ma troszkę ich więcej. Także jeśli będę wybierał, to chyba wezmę Malena sobie i będę go wrzucał na ławkę, bo wiecie, że taki zawodnik, który ma fajne wykończenie, wchodzi z ławki, zawsze się przyda. Tak czy inaczej, drodzy widzowie, wieczorem sobie na live na pewno już pogramy, potestujemy trochę może nowych innych rzeczy i powbijamy expa. Dzisiaj już muszę lecieć, bo za chwilkę nagrywamy na boisku kolejny materiał na kanale głównym, więc zaraz się pakuję, zbieram i wyjeżdżam. Tak czy inaczej, dziękuję wam za ten materiał. Piękny Henrik Larsson wita w naszym klubie. Nawet sobie go tutaj wrzucimy na sam koniec. Niech nam tutaj będzie świecił na ławce. Jeśli chodzi o Larssona, no nie wiem, być może ktoś napisze, że on jest serio fajny, żebym go przetestował. Finishing ma dobry, shot power trochę gorszy. Może ma finezyjne i ma chip shot plus. W ogóle to jest jeden z takich playstyli, które chyba są najbardziej bezużyteczne. No ale zobaczymy, damy mu szansę wieczorem, jeszcze 3 na 4. Za 400k można było mieć lepiej. Szkoda gadać. Trzymajcie się, życzę wam powodzenia. Nie trafiajcie Larssonów w paczce, tylko coś lepszego. Elo.